Nazywam się Jan Krawczyk. Mam już 95 lat. No i czuję się jeszcze na siłach i psychicznie, i fizycznie. Bo dlatego, że całe życie swoje to gimnastyka u mnie. Byłem w Sokołach od 14 roku życia i byłem jednym z najlepszych. Także mnie później wysłano na kurs trenerski, także prowadziłem sekcję gimnastyczną. Bardzo dużo wyszkoliłem ludzi, którzy szli też w moje ślady. Ale obecnie jeszcze cieszę się, że jak dożyję 100 lat, dopiero będę ciekawy. Bardzo ciekawy. Dlatego, że ludzie nie przywiązują wagi takiej do gimnastyki, żeby być zdrowym. Byłem w budowlanych jako trener, a teraz ćwiczę w domu z książeczki takiej w Bielsku, która była wydrukowana. Książeczka nazywała się Źródło wiecznej młodości. Jest to takie ćwiczenia, są to rytuały, które w Himalajach gdzieś żyje, klasztor taki jest, oni żyją po 130 lat, a dlatego, że ćwiczą rano przez 15 do 20 minut. 5 rytuałów takich. To jest gimnastyka po prostu łatwa, ale pobudza człowieka, wszystkie jego cząstki. To są ćwiczenia te źródło wiecznej młodości. To jest jedno. Drugie jest takie, że się kładę na ziemi i robię to. Raz, dwa, 8, 9, 10. Rytuały to są. Czwarte takie ćwiczenie jest, że robię tu mostek. Taki raz, dwa, trzy. 21 razy się to robi. I to, co ja tam wspomniałem o ćwiczeniach w Tybecie, o te źródło wiecznej młodości, to są właśnie te ćwiczenia, zaraz trzeba było połączyć. To jest czwarte. Rytuał czwarty. Piąty rytuał to jest taki, że robimy literę V, tak zwaną. 8, 9, 10. No, to jest do 21. Wszystko. I potem jest Superman. Tak? Tak. Tak. 5 ćwiczeń tybetańskich z tego klasztoru. To są te ćwiczenia, które wszyscy powinni robić, nawet łysina zarośnie od tych ćwiczeń. To są od mózgu do rodnych. Wszystkie te gruczoły pracują, zazębiają jak w zegarku, jedno po drugim. Wiry, leżeć, klęczeć. W mostek, czwarty, piąty, litera V. To jest ćwiczenia, są dziennie 15 minut. Wystarczy, że człowiek będzie zdrowy. Wszystkie choroby giną, katary, przeziębienia, wszystko. Ja to robię przez codziennie prawie, już parę lat. I włosy miałem łysiny, a zarosło. Ja? To jest prawda. Byłem już od 14 roku gimnastykiem w Sokołach. I to zostało we krwi. Bo u nas w rodzinie było nas 10 dzieci. Ojciec był pod zaboru rosyjskiego, matka spod niemieckiego, a ja byłem spod austriackiego, bo w roku 12 Polski nie było na mapie.
Są ludzie, którzy chcieliby wiedzieć, co to jest ta organizacja Sokół. Sokół to było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, założył Fazanowicz w Warszawie, był przewodniczącym i niektórzy uważali to podczas okupacji Niemcy, że to polityczny ten, myśmy nic z polityką wspólnego nie mieli. Sokół był podzielony na okręgi. My tutaj w Mysłowicach mieliśmy okręg na Śląsku, w Katowicach były, wszędzie były Sokoli, bo gimnastyki innej nie było, to, jak w Niemczech Turnverein był, to jest związek gimnastyczny. W tym Sokole jak my żyli? My ze składek, ludzie, którzy byli, solidaryzowali ze Sokołem, kupcy, rzemieślnicy, zawody były międzyokręgowe. Także w Brzezińce był też Korusz, nazywał się Korusz, też przewodniczący Sokoła. No i to było zadanie takie, wychowanie i śpiew, mieli my piosenkę ułożoną. Hej bracia Sokoły, dodajmy mu sił, by powstał i żył. Już zapomniałem, ale chodzi o to, że jak robiliśmy zawsze pokazy na sali, tutaj w Mysłowicach była sala na Grunwaldzkiej i tam kufieta, to prywatny, była prywatna sala do tańców. My tam mieli występy, pokazy, zabawy. Ze zabaw były ciągnięte te składki też, żeby się utrzymać, bo myśmy musieli mieć do gimnastyki i piłki, i magnezję, i trzeba było zakupy robić, czapki, jednakowe stroje. Było bardzo, młodzież bardzo się garnęła do tego Sokoła. I dla młodzieży to Sokół był pierwszorzędną organizacją. Jeszcze ja mam bardzo bogaty życiorys, bo ja już dookoła Polski obszedł pieszo, ja już kajakami cała Polska do 34 roku cała Polska do morza, brałem udział, 900 kajaków nas było w ten czas, spływ taki kajakowy. A co ja robię do dzisiaj? Chodzę na fitness, chodzę na basen, pływam, bo to czuję, że tylko mnie to przy życiu i zdrowiu utrzymuje. I dlatego wszystkim bym radził, żeby tylko się ruszać, mieć tą po prostu taką, no mieć po prostu nie tylko chęć, ale zapał taki, że chcę być zdrowy i muszę być, bo nie chorowali mi ludzie, bo te ćwiczenia leczą po prostu. Ja do lekarzów nie chodzę. Ciekawi jesteście może mojej gimnastyki. Pokażę wam za chwilę rzeczy, których nikt w moim wieku nie zrobi. Bo ja i śpiewać potrafię. Mało ci zawsze mało, dziś nie mogę ani jeden głupi raz pocałować, by się chciało, lecz mój amor całkiem wziął i zgasł. To taka żydowsko. Ale ja mam całą masę piosenek, co którzy ludzie się dziwią, skąd ty masz taką pamięć. Jak idę na basen do Jaworzna, bo chodzę do Jaworzna na basen, tam mam wolny wstęp jako zasłużony działacz sportowy i tam rozweselam wszystkich, śpiewam im, kawały mówię, bo ja jestem stale wesoły. Mnie to życie cieszy, dlatego że jestem zdrowy, bo gimnastykuję. No.